Coraz częściej z ust wierzących osób słyszę, ale ten kościół to wymyślił, nie mogło być inaczej. Oczywiście, że mogłoby być, ale czy to by było dobre i twórcze? Wiara w katolicyzm to nie jest tylko wiara w Boga, ale również wiara w kościół. Tak, w sensowne działanie księży, w głoszenie Ewangelii i w konkretny nurt, który proponuje kościół. Dla niektórych to już za wiele. Mówią, wolę Boga filozoficznego, takiego niezwiązanego z żadną grupą ludzi. I oczywiście jest to bardziej wygodne, mniej kolizyjne, ale czy lepsze? Co powiedział sam Jezus? Duch Święty nauczy was wszystkiego i przypomni wam to, co ja wam powiedziałem. Przez to chciał pokazać, że nauka pozostawiona przez Niego potrzebuje pewnego wyjaśnienia. A kto jest wyjaśniającym? Właśnie Kościół. Dlatego pytam Ciebie, czy szanujesz miejsce, w którym przemawia Duch Święty?